Dzień dobry, witam na konferencji prasowej przed meczem 15. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Lech Poznań Piast Gliwice. Jest z nami trener Piasta, pan Waldemar Fornalik. Proszę o zadawanie pytań. Chciałem zapytać, jak ta przerwa minęła, czy zgodnie z planem wszystko? No, popracowaliśmy tradycyjnie. Na pewno każda przerwa, no, wkładziemy akcent na inne rzeczy, no bo to i moment rozgrywek, tak, faza tych rozgrywek, jak również to, co się wydarzyło, to, co przed nami decyduje o tym, co robiliśmy w tym okresie. Na pewno bardzo pracowicie spędziliśmy ten czas. Fakt, że ta ostatnia kolejka przed przerwą, to chyba no, obie drużyny, i Lech i Piast, nie zaliczyło jej do udanych. Porażka z Wartą, Piast, Lech też stracił punkty, to determinuje taką większą mobilizację przed tym meczem w obu. No, przede wszystkim to determinuje, że jedziemy do zespołu, który jest jednym z głównych kandydatów do tytułu Mistrzostwa Polski. Lech bardzo się wzmocnił przed tym sezonem. Chce uczcić to stulecie Mistrzostwem Polski. Wiemy, że kadrowo to w tej chwili być może moim zdaniem jest jedna, jeżeli nie jest z najmocniejszych, to moim zdaniem najmocniejsza drużyna. Więc no na pewno determinuje to, że przygotowujemy się na mecz z drużyną bardzo dobrą i żeby zdobyć tam punkty, no to na pewno trzeba zagrać na maksimum swoich możliwości, jak również no, mieć czasami trochę szczęścia. A Lech mocny kadrowo, a jak kadrowo Piast przed tym spotkaniem? No na pewno wykluczony jest udział z tego meczu Tomka Jadłowca, który leczy kontuzję. Wykluczony jest udział Arka Pyrki, który wrócił z meczu reprezentacji ze złamanym nosem. No i pod znakiem zapytania stoi występ Michała Chrapka. Pyrka to jest jakiś, bo to taki bokserska kontuzja, można powiedzieć, to na dłużej, bo czy to się wyda? No, jeżeli założy maskę, to może uczestniczyć w treningu, ale wiemy, że to jest takie trenowanie z asekuracją, natomiast jeżeli chodzi o mecz, to nie wiem, czy będzie w stanie zagrać w następnym meczu z Termaliką. To jest taki ostatnia przerwa w tym roku, można powiedzieć, była teraz już natłok meczów, bo i Liga, i Puchar, to już było takie naładowanie akumulatorów do świąt? No na pewno popracowaliśmy, tak jak powiedziałem, ale też z myślą o tym, że ta praca nie może procentować w przedostatnim czy w ostatnim meczu, więc musimy być przygotowani, być w dobrej dyspozycji już na mecz z Lechem. Ten ostatni mecz z Wartą jakoś był dłużej przez pana analizowany z zespołem niż zwykle, bo to był... Na pewno przeanalizowaliśmy, no przytrafił nam się naprawdę słaby mecz, gdzie drużyna Warty sprowokowała nas do takiego grania, no, że nie potrafiliśmy kreować sytuacji. To było naszym największym, powiedzmy, naszą największą bolączką. Zabrakło jakichś wygrywania indywidualnych pojedynków, zabrakło no, przyspieszenia gry przede wszystkim. W takim rytmie meczowym, kiedy co tydzień, a nawet częściej jest mecz, to pan ma pewność, w jakiej dyspozycji jest drużyna? Czy taka przerwa powoduje, że dla pana też jakaś tam niewiadoma jest, co będzie w sobotę? Wie pan, niewiadoma jest, jak to będzie wyglądało na tle Lecha Poznań, tak? Natomiast patrząc, jak to wygląda na treningu wczoraj, w poprzednich dniach, to wygląda na to, że jesteśmy naprawdę w bardzo dobrej dyspozycji. Czy są jeszcze pytania? Dzień dobry, Wojtek Heczko, Małpa Katowice. Jeszcze ode mnie pytanie, czy tak gra w defensywie może być, będzie kluczowym do dobrego wyniku w Poznaniu, no bo Lech dużo strzela, stracił bodajże dwie bramki u siebie. Też jak popatrzymy na te bezpośrednie spotkania, na to Piast ostatni raz w Poznaniu wygrał w 2015 roku. No to są takie, są statystyki, natomiast no na pewno gra w defensywie całego zespołu będzie bardzo istotna, ale też nie można się ograniczyć w takich meczach tylko do defensywy. Trzeba mieć swoje też atuty, jeżeli chodzi o ofensywę, odrzucić przeciwnika. Na pewno mecze, które Lech ostatnio zremisował, czy to z Łęczną, tak, czy ze Stalą Mielec, no to też były mecze, gdzie Lech stwarzał sytuację, tylko po prostu zawiodła skuteczność. Więc na pewno trzeba będzie, tak jak powiedziałem, zagrać najlepiej jak potrafimy i indywidualnie, i jako zespół. Witam na drugiej części konferencji prasowej. Do państwa dyspozycji jest Marcin Kończkowski.
Martin, macie jakieś wytłumaczenie, że wygrywacie z Legią u siebie 4-1, potem przegrywacie z Wartą też u siebie? No ciężko jakieś mieć wytłumaczenie. No myślę, że w tym sezonie brakuje właśnie takiej stabilizacji, bo potrafimy zagrać naprawdę bardzo dobre spotkanie z Legią, a diametralnie inne spotkanie z Wartą Poznań i oba mecze u siebie i na pewno ta porażka z Wartą boli u siebie. No i przede wszystkim też styl, bo był mało przekonujący, praktycznie nic nie stworzyliśmy w ofensywie, więc na pewno w tym meczu był to duży problem. W Poznaniu to raczej będzie trzeba zagrać tak jak z Legią. No dokładnie, no myślę, że to będzie na pewno inne spotkanie, zwłaszcza że Lech będzie inaczej nastawiony. To Lech będzie chciał zdobywać bramki, a Warta, trzeba przyznać, przyjechała do nas i mocno się cofnęła, co po części się tego spodziewaliśmy. No i nie było łatwo się przedrzeć przez tych 9, czy bodajże nawet czasem 10 zawodników na własnej połowie, ale na pewno Lech będzie inaczej nastawiony, ale oczywiście tam też jest inna specyfika zespołu, bardzo mocny w ofensywie, ale my skupiamy się na sobie i my chcemy tam zagrać bardzo dobre spotkanie, podobnie na przykład jak z Legią. Chyba było tak myślę, że musiało być, że przez tą przerwę to już nie mogliście się doczekać, kiedy wreszcie będzie mecz, żeby odreagować to. No dokładnie, no bo przed meczem z Wartą taka mała seria bez porażki się tworzyła, bodajże cztery spotkania i tak jakby chcieliśmy zamknąć, spiąć to klamrą, ten zwycięstwem z Wartą i w bardzo dobrych nastrojach popracować teraz w przerwie na kadrę, a przytrafiła się porażka i to taka no nieprzyjemna, po której najlepiej by było zagrać 3 dni później mecz, żeby się zrewanżować, a niestety trzeba było czekać 2 tygodnie. Tak patrząc na ubiegłoroczne mecze z Lechem, to raczej dla nich było remis i porażka. No tak, ale to jest nowy sezon, też nasza drużyna się trochę zmieniła, drużyna Lecha, więc na pewno teraz będzie to inne spotkanie, na pewno nie będzie łatwe, ale popracowaliśmy dosyć mocno w tej przerwie na kadrę, więc jestem optymistą przed tym spotkaniem. Są pytania? To jeszcze w takim razie nad czym pracowaliście, czy był jakiś element podczas tej przerwy, na którym szczególnie się skupiliście? No przede wszystkim początek trochę odpoczynku, trener dał nam 2 dni wolnego, później mocniejsza praca, bo praktycznie już do końca będziemy grać, już nie będzie żadnej przerwy na kadrę. Nie chciałbym zdradzać szczegółów przed tym spotkaniem, ale też wiadomo, że w defensywie jest można powiedzieć delikatny problem pod tym względem, że zbyt wiele okazji przeciwnicy sobie stwarzają i na pewno to był element, nad którym pracowaliśmy, ale konkretnie już nie chciałbym zdradzać.